Okej, musimy pogadać jeszcze z Daranem, który jest poganiaczem, czy handlarzem, tak? Handlarzem niewolników. Okej, masz dowód. Zaktualizowałem mój dziennik, czuję się silniejszy. I nasza postać, nasz bezimienny dostał poziom. Okej, i także dostajemy nieco miedziaków. Nieco! 1000 miedziaków. Czy ona naprawdę była taka biedna? I jak duży był ten dług od Byrona, że nie mogła go spłacić? I skąd w ogóle miała tyle kasy? I wiele innych pytań, których nigdy się nie, na które odpowiedzi nigdy nie uzyskam. No to już w każdym razie Bill Spur będzie zadowolony. No i teraz musimy zanieść wiadomość do samej kuźni, do siedziby frakcji bogowców, do Keldora z Durian. Na razie nie kupuję tych wszystkich przedmiotów, ponieważ nie będziemy walczyć przez dość, powiedziałbym, że długi okres czasu, jednak no w tej dzielnicy na pewno nie będziemy walczyć. Okej, jeszcze awansuję swojego bezimiennego. Odkąd charyzmy mamy 19, myślę, że trzeba będzie rozwijać naszą kondycję. By nie zabijał nas pierwszy lepszy szczur. 46, ok. Jest miło. No i teraz wszystko, co trzeba zrobić, to zagadać ze strażnikiem bogowców. Ok, strażnik otwiera bramę, a my wchodzimy. Wkraczamy do pięknej siedziby grobowców, jaką jest kuźnia. I tu może słówko o bogowcach. Bogowcy wierzą, że Bóg jest w każdym z ludzi. Każda istota ludzka zawiera cząstkę boskości i każdy może stać się Bogiem. Ta filozofia ma bodajże odniesienie w naszym życiu. To jest chyba... jak ci się nazywali ludzie? Gnostycy bodaj. To właśnie gnostycy wierzą, że każdym z nas jest Bóg. Okej, żeby udać się do Keldora, idziemy do czegoś w rodzaju kaplicy. Od razu powiem, że nie jestem pewien, czy będę mógł wykonywać zadania dla bogowców, ponieważ mam pewnego rodzaju buga. Po wejściu na te właśnie schody nie mogę z nich zejść i chyba... Nie wiem, czy to teleportowuje całą drużynę. Jeśli tak, to nie będę mógł wykonać tych zadań. Okej, Keldorek. Nie, nic poza tym, tylko doręczałem wiadomość. Jak stąd wyjść? A, tutaj. Okej, i już chyba ostatnie zadanie dla Guildspura, jakim będzie ponowna podróż do karczmy pod gadającym człowiekiem. Gadający. Okej, wiadomość dostarczona. I teraz musimy udać się właśnie do tej karczmy i porozmawiać z Barkisem. Okej, co ciekawe i co jest bardzo użyteczne, od momentu wkroczenia do niższej dzielnicy mamy nową umiejętność czy możliwość poruszania się swobodnego. Na szczęście swobodnego poruszania się po wszystkich dzielnicach, co jest wielką ulgą. Oczywiście to te dzielnice nadal są nazwane ul, jednak jak widzimy po bardzo ładnych rysunkach możemy zorientować się bardzo szybko, w której dzielnicy co się znajduje. Czyli tutaj będzie znajdować się kaczma, tak myślę, albo nie. Tak, już się zorientowałem. To na pewno nie.
Nie, raczej to. To będzie. Ha! Zrobione. Jestem super. To, czego szukam, to mianowicie dom Arlo. Otóż tak, znalazłem rozwiązanie tej tajemniczej zagadki ze Szpetnym. Musimy po prostu z nim pogadać tam, gdzie stoi dom Arlo. Właśnie Szpetny kręci się w pobliżu tego domostwa. No, jak na razie, jedyne co chcemy robić, to dostarczyć wiadomość. Barkis jest tutaj. Nie, to jest Ilkis. Który to był? O, ty nie masz imiona nad... imienia. Ty też nie. Każdy jest bezimiennym. O, Bóg znowu, a, to jest... Dobra, gdzie jest Barkis? Zbywalec, tu jest, o, Ilkis. To ty. Nope. O rany, to jest właściciel. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Dawno już nie byłem w kaczmie. I Barkis ma Guga. To znaczy, że musimy zrobić coś takiego. Och, Bóg nadal działa. Przepraszam, no za chwilę wracam. Już to na pewno będzie to rozwiązane. No dobrze, już rozmawiamy z Barkisem. Okej, okay, to wszystko. W porządku. Oczywiście nie czytam tych informacji, jestem bardzo dobrym kurierem, który nie interesuje się, jakie to straszne wiadomości ma do przekazania zleceniodawca. Nie, jestem bardzo dobrym kurierem. No dobrze, teraz odkąd tak wygodnie potrafimy wrócić do danej dzielnicy, zatem nie zamierzam tego wycinać. Nocka. Na szczęście nikt nie śpi. Dobra, ogłoszenie już jest. I tak oto wykonaliśmy wszystkie zadania dla Guild Spura. Teraz wystarczy się przespać. A właściwie najpierw kupić kilka zaklęć oraz kilka przedmiotów. I tu właśnie myślę, że wytnę, ponieważ nie ma sensu, żebyście widzieli mnie szwędzającego się po wszystkich targowiskach. Okej, okay. I wracamy. Teraz tylko pokażę, pochwalę się moim łupem. Tak, bezimienny, jako że to zaklęcie jakoś, nie wiem czemu, nie używam go. Może jest bardziej potrzebne dla jakiegoś wojownika, który by wlazł właśnie w walkę, a ja tego staram się unikać. Dokupimy zaklęcie trzeciego poziomu, jakim jest Piorun Kulisty. Całkiem dobre zaklęcie, które właśnie wystrzeliwuje kilka piorunów, kilka takich kul. I właśnie jeśli jest ich, jak widzicie, jeśli jest ich więcej, wtedy obrażenia są mniejsze, czyli zawsze chcemy rzucić tym jednym piorunem kulistym niż kilkoma. Kolejnym zaklęciem, jakie kupiłem, właściwie dwoma, to jest całun cieni, które po prostu jest... w zasadzie to nie jest do końca taka niewidzialność, po prostu daje nam premio do krycia się, czyli myślę, że będę stosować to w przypadku Anny. Pociski mocy, które traktuję nadal jako ulepszone pociski magiczne. Chyba tak samo nawet działają. Podobno są nieco lepsze, nie wiem. Nie jestem za bardzo, jeśli chodzi o takie drobne detale w każdym CRPG, nie za bardzo zawsze mi zależy na tym, by każde zaklęcie, nie porównuję tak zaklęć pod kątem czy więcej obrażeń, czy szybciej zabija, ponieważ to już mi się kojarzy z jakimś hack and slashem, żeby szybciej zabijać i tak dalej. Właśnie mi się za bardzo nigdy nie podobało. Po prostu jeśli zaklęcie jest dobre, wiem ogólnie, które zaklęcia są dobre, a które nie. I to mi w zasadzie wystarczy. Dobrze, po cóż wracamy na targowisko? Otóż dla jednej osoby,
która ma bardzo ważne informacje. I której nie mogę znaleźć. Oh, come on, pokaż się. Jesteś, Laszlo. Otóż na pewno część z was zwróciła uwagę na dziwaczną budowlę, jaka jest w tej dzielnicy, mianowicie wieżę obleżniczą. Laszlo jest osobą, która widziała, jak ktoś do niej wchodzi, czy ktoś korzysta, czy próbuje korzystać z portalu, który najwidoczniej znajduje się przy wieży.